Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tusz kolorowy w naszych drukarkach ubywa, mimo że drukujemy wyłącznie w czerni i bieli? Przyczyna nie leży w awarii urządzenia ani błędzie użytkownika. Wynika to z zaawansowanej technologii drukowania. Tu Przemek z DRTusz i dzisiaj postaram się wyjaśnić, dlaczego drukarka może sygnalizować zużycie kolorowego tuszu, nawet jeśli drukujemy wyłącznie w odcieniach szarości. Zapraszam do oglądania. Dla wielu z nas może wydawać się niezrozumiałe, że podczas zwykłego druku monochromatycznego zużywany jest również tusz kolorowy. Intuicja podpowiada nam, że drukując czarną grafikę zużywamy tylko tusz czarny. To oczywiste. Skąd więc informacja o zużyciu kolorowego tuszu, skoro drukujemy tylko czarno-białe dokumenty? Główne przyczyny tkwią w rozwiązaniach technicznych stosowanych w drukarkach. Niektóre modele są skonstruowane w taki sposób, aby zużywać tusz kolorowy, nawet podczas drukowania w odcieniach szarości. Dlaczego więc drukarka potrzebuje koloru, aby wydrukować w czerni i w bieli? Czarno-białe wydruki mogą angażować również kolorowe tusze. Jakie są kluczowe czynniki, które determinują zużycie tuszu kolorowego podczas drukowania w odcieniach szarości? Głównym powodem, dla którego czarno-białe drukowanie nie ogranicza się do czarnego tuszu, to udoskonalenie jakości wydruku. Mieszanka różnych kolorów pozwala uzyskać głębszą czerń i lepszy kontrast, co przekłada się na bardziej wyrazisty i intensywny efekt drukowania. Szczególnie istotne jest to w przypadku drukowania czarno-białych zdjęć, plakatów czy grafik. Kolejnym czynnikiem jest konserwacja drukarek. Większość modeli atramentowych przeprowadza automatyczne cykle konserwacyjne, mające na celu utrzymanie głowic drukujących w optymalnym stanie i zapobieganie zasychaniu dysz. Zasychanie może prowadzić do poważnych awarii, a nawet do konieczności naprawy. Podczas konserwacji drukarka zużywa niewielką ilość każdego tuszu. To właśnie dlatego czarno-białe drukowanie pociąga za sobą cykliczne zużycie zarówno tuszu kolorowego, jak i czarnego. W głowie pojawia się wtedy pytanie, czy można drukować z jednym pustym wkładem? Większość drukarek nie toleruje pustych kartridży. Nawet jeśli posiadają funkcję drukowania z niskim poziomem tuszu, nie jest to zalecane. Taka praktyka może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Wszystkie wkłady są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drukarki, m.in. właśnie do celów konserwacyjnych i zapobieganiu zatkaniu głowic drukujących. Brak chociażby jednego kolorowego wkładu uniemożliwi drukowanie nawet w odcieniach szarości. Wiemy już, dlaczego czarno-białe wydruki mogą wiązać się z zużyciem kolorowego tuszu. Jeśli jednak z jakichś powodów chcemy ograniczyć jego zużycie podczas drukowania, przedstawię Wam teraz praktyczne wskazówki, jak to zrobić. Możemy na przykład zmienić ustawienia drukarki, czyli wybieramy opcję drukowania czarno-białego lub drukowania w odcieniach szarości. Pozwoli to zmniejszyć zużycie kolorowego tuszu. Pamiętajmy jednak, że nawet po zmianie tych ustawień niektóre drukarki nadal mogą zużywać niewielkie ilości tuszu kolorowego do celów serwisowych. Korzystajmy regularnie z drukarki. Przez częste korzystanie z drukarki utrzymujemy dysze drukujące w dobrym stanie, co zmniejsza potrzebę częstych konserwacji. Mogą one wiązać się z zużyciem kolorowego tuszu. Dodatkowo korzystajmy z zamienników tuszu. Zamienniki mogą być tańsze od oryginalnych wkładów, co pozwala nam dodatkowo zaoszczędzić pieniądze. Kolejnym punktem to drukujmy po prostu tylko to, czego naprawdę potrzebujemy. Przed wydrukowaniem dokumentu sprawdźmy, czy nie możemy go wysłać po prostu mailem. Wykorzystujmy również funkcję oszczędzania tuszu w drukarce. Wiele drukarek posiada funkcje oszczędzania tuszu, które mogą zmniejszyć zużycie tuszu bez pogarszania jego jakości. Podsumowując, mechanizmy drukarki skrywają więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Czarno-białe wydruki mogą angażować również kolorowe tusze, a to ze względu na zaawansowane technologie drukowania, które zapewniają głębszą czerń i lepszy kontrast. Mam nadzieję, że udało mi się w jakimś stopniu Wam to wyjaśnić. Jeżeli jesteście chętni na więcej takich materiałów, to zaobserwujcie nasz kanał. Zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, jeśli Wam się to spodobało. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!